Hej, hej, moi drodzy, Matt z tej strony, a to kolejny odcinek ze Slime Ranchera. Jest noc, niestety sobie trochę nie pomyślałem przy tym rozpoczęciu nagrania, ale kto szkodzi, już jest czwarta 20:30, już za chwilę słońce wstanie. A dzisiejszy odcinek będzie, moi drodzy, specjalny, bo dzisiaj zaprezentujemy sobie nowy mod do Slime Ranchera, może taki nowy, bo już prawie ma miesiąc, no będzie miał 2 tygodnie. Ale zaprezentujemy sobie nowy mod, który nazywa się Saber Slime Mod i po prostu dodaje nam do gry Saber Slime, tak po prostu te małe. Widzicie, mam jako drugi slot Saber Slime'a i mogę go sobie tutaj dodać. I proszę was bardzo, mamy Saber Slime'a. Jest. Yeah. I bez względu na to, co mu damy, zawsze da nam 2 plorty, więc to jest profit. Oczywiście, sprawa wygląda tak, że jakby warunkiem tego moda jest fakt, że Saber Slime są bardzo rzadkie. Miałem ogromne szczęście, że udało mi się jakiegoś znaleźć. Więc po prostu póki co mamy jednego, ale oczywiście w ramach tego moda przejdziemy się poszukać innych. Oczywiście link do moda jest w opisie, ale zastrzegam sobie, że nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za to, że już przypadkiem sobie zepsujecie save'a swojego gry, więc proponuję to robić na nowym save'ie. Ja to robię na swoim własnym, ale mam też go po prostu z kopię zapasową zrobioną. Też polecam wam zrobić kopię zapasową. W internecie jest bardzo prosty sposób, jak zrobić sobie kopię zapasową save'a. Więc tak to wygląda i oczywiście ważna sprawa, mod jest stworzony do wersji gry 1.2.2.2. Tak, 1.2.2.2, dobrze pamiętam, 1.2.2. Więc co za tym idzie? Jeżeli przykładowo macie całą faremkę Saber Slime'ów i będzie update do gry, załóżmy 1.2.3 i uruchomicie go, to wtedy wszystkie Saber Slime'y po prostu znikną, bo mod nie będzie kompatybilny z wersją gry. Więc jeżeli chcecie, będzie wam działo i będziecie uważać, że to jest fajny mod, oczywiście przypominam link w opisie, to wtedy będziecie musieli jakby poczekać, jak wyjdzie nowy update, poczekać aż ten twórca tego moda zaduje go do kolejnej wersji po prostu. Więc tak to będzie wyglądało. Dobra, my szukamy dalej Saber Slime'ów. Bardzo rzadkich. Zobaczymy, czy się nam cokolwiek tu znajdzie. Wpadłem na pomysł, że może byśmy spróbowali czyścić miejsce spawnów i może może nam się tutaj zespawni jakiś Saber Slime. Ostatnio się tutaj właśnie w tym miejscu dokładnie zespawnił. Więc może tym razem też się uda. No weź znikaj. Zniknął. Okej, znikajcie. Ajajaj. Patrzymy, czy się nie pojawi. Nie pojawił się. Pójdziemy tak 3-4 spawny tutaj spróbujemy skosić. Pojawiły się pinki. Ale naszego najważniejszego Saberka nie ma. Znikajcież, moje drogie. Ja potrzebuję jednego najważniejszego. No nic, moi drodzy, szukamy dalej. Jest jeden. O mój Boże, ależ było blisko. Moi drodzy, jest jeden. Jest jeden. Tak z 3 spróbujemy zebrać. Czyli plan z czyszczeniem spawna jest co najmniej bardzo dobry. No nic, to ja kontynuuję robotę. I zobaczymy za chwilę. Tak swoją drogą właśnie, nie wiem czy to ten mod spowodował jeszcze, czy to po prostu coś... Tak, dawno nie grałem w Slime Ranchera, zapomniałem, że się tak się wolno regeneruje, bo walczę z tymi Saberami tutaj i kompletnie mi życie tak wolno się regeneruje i to mnie trochę... Trochę mnie dobija, moi drodzy.
No nic, moi drodzy, ostatnie czyszczenie tutaj, bo widzę, że padliśmy ofiarą jednak tego jednego, dokładnie 1% szansy na zbawnowanie się. Dobrze, że znaleźliśmy też jednego, prawda? To zawsze jeden ekstra slime, ale wiecie, jak to przynajmniej działa. Dobra, jeszcze trochę wyczyścimy, jeszcze wyczyścimy tą jedną, ale tu chyba już, dobra, nie czyścimy tego, bo zginiemy. Pochodzimy sobie po okolicy, może znajdziemy gdzieś. Tutaj po prostu zauważyłem, że są jakby największe szanse na znalezienie Silver Slime'a. W tamtej okolicy konkretnie. A reszta to już kwestia inna. Robimy sobie jeszcze kółeczko. Fajnie, że znaleźliśmy też jednego i to dość w miarę szybko. Tak się niestety bardzo, bardzo rzadkie są według opisu, więc tak też się dzieje i są bardzo, bardzo rzadkie. No nic, szukamy lewo, szukamy prawo. Czy tam jest? Jest! Kolejny. Ale mamy szczęście. Czyli jednak nie tylko tam się największy procent spawnięcia jest szans, ale i gdzie indziej też. Przypominam, jeżeli chcecie sobie zainstalować ten mod, to jest link w komentarzu do pobrania do strony. Ale też przypominam, może wam to po prostu, może też to, może mod przypadkiem się źle zainstalować, może wam dopsuć save'a czy grę. Więc ja nie biorę za to odpowiedzialności, to wszystko jest na wasze własne ryzyko. I też przypominam, jeżeli update'ujecie grę do załóżmy wersji 1.2.3.0, to wtedy nie będzie tam. No, znaczy najbliższe nie będzie 1.3.0, ale w każdym razie nie będzie tam. Nie będzie tam waszych Cyber Slime'ów, które po prostu znikną. Dopiero gdy zainstalujecie grę oraz wtedy musielibyście od razu, po zainstalowaniu gry bez uruchamiania jej, mod zaktualizowany, wtedy wam to zadziała. W innej kwestii nie ma szans. Co by ich nakarmić, żeby pojawił się jakiś saberem, to ich ponakarmię, co nie miara. Kto marchewy? Żaden z nas nie jada marchewy. Od zaskoczenia. Przydałby się jakiś ten. Hunter Blood. Dla przykład takiego booma. Nie chcę, który? Pojawił się. I kolejny się pojawił. Przyda mi się do robienia czystki. Dobra, moi drodzy, ostatnia czystka i wracamy na ranczo, gdzie będziemy cały trzech łącznie Cyber Slime'ów. Nasza farma z czasem się oczywiście powiększy. Będziemy mieć więcej Cyber Slime'ów, jak będę ich sobie szukał powoli, po swojemu. Bardzo powoli. Dobra, możemy zacząć czyścić. Chyba już. Tam się odrodziły? Nie ma żadnego. Tak? Nie ma żadnego. No weźcie. Tutaj też. Ajajaj, kto mi tutaj zaskoczenia chce hapsnąć? No nic, moi drodzy. Nie znajdziemy raczej więcej Cyber Slime'ów. Mamy całe dwa, co i tak uważam za sukces przy ich statusie ultra. Ajajaj, gdzie ja się? O kurde, mamy dwa Cyber Slime'y i jestem na bardzo niebezpiecznym miejscu. Dobra, udało się. No więc uważam, że przy ich statusie ultra rzadkie to jest bardzo dobry wynik. Więc tak, oczywiście każde karmienie przynosi nam podwójne zyski, co jest bardzo fajne. I bardzo przystępne. Teraz myślę, że po prostu ulubionego jedzenia nie mają, z tego co pamiętam, ze Slime Petty. Ale to może być zgubne pamiętanko. Nie ma. Nieznane jest ich ulubione jedzenie. No tak, bo ich nie było. No ale już są.
Dla nas, specjalnie dla nas. Więc tak to wygląda. Lecimy do teleportera. Żeby tutaj wszystko zgarnąć i zdobyć i wrzucić do swoje tam jakieś farmy saberów. I teraz tutaj, a teraz tutaj i wszystko będzie dobrze. Aha, nie mamy żadnego jedzenia, żeby wam udowodnić, że... Znaczy no już niby wam udowodniłem na początku, że jedzą razy dwa. Ale żeby mieć jakby większą... A, ale one jedzą wszystko, prawda? A w sumie sprawdzimy, czy jedzą wszystko. Dzięki tym właśnie pogofrutom. Jeżeli nie, to będzie oczywistą sprawą, że będą jadły mięso. Jest jeden Saber Slimik. Jest i drugi. I jest i trzeci. Nie chcą jeść. Oto zaskoczenie, chcą jeść mięso. No tak. Więc to dowolne mięso, to wycofuję to, co powiedziałem wcześniej i powiem to jeszcze raz. Dowolne mięso daje nam podwójne efekty. A które jedzą te... Gdzie są moje fosfory? Ale was dużo. Tak dawno nie karmione są, że one już pewnie z głody by umarły, gdyby nie fakt, że nie umrą. Szybko jakieś kurczaki i kończymy chyba dzisiaj. Tak wygląda polowanie na Saber Slime w moim wykonaniu. Przypominam po raz kolejny mod na dole, link jest w deskrypcji, w opisie. Pobieracie, instalujecie do wersji 1.2.2, to jest jedyna możliwa wersja niestety lub stety. Polecam zrobić sobie kopię zapasową swojego save'a, na którym gracie, to jest bardzo ważna sprawa, bo kto wie, co może się stać. Jak zrobić save'a też będzie gdzieś w internecie. Wystarczy wejść w odpowiedni folder i po prostu go skopiować. Jeżeli pamiętam, to jest gdzieś tam, wchodzicie w profil użytkownika, potem local low, monomi park, nie. Profil użytkownika, update, local low, monomi park, slime rancher i cały od razu folder slime rancher sobie po prostu skopiujcie. Tak będzie najbezpieczniej. O, dobrze wszedłem. Tak po prostu będzie najbezpieczniej i najwygodniej chyba dla wszystkich. Jedzcie moje saber slimiki. No i widzicie podwójne plorty za każdym razem. No i moi drodzy, ja się z wami żegnam i zapraszam do kolejnych odcinków ze slime Ranchera. I tym widokiem z super fajnego Cyberka kończymy. Hej, hej, na razie, cześć.